Ja, das ist ein bisschen wunderbar. Und dann kommt es besser. Ja, das ist ein bisschen potenziell. Moment, wir wollen Programm. Momencie to będzie ciężko, ale jutro, ale to było wieczorem faktycznie. Jutro. Tak, 19. Tak, okej. Jak mnie widać, jak mnie słychać? Nie się coś, ja nie wiem, czy to jest... Dobra, spróbujmy, bo faktycznie nie będziemy tego przedłużać. Ja to pojadę z tym i zobaczymy, co. Dzień za problemy techniczne. Dobra. Znowu się tnie. Rany morskie, przecież to jest możliwe. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na webinarze poświęconym aktywnej tablicy, programowi rządowemu aktywnej, dotyczącej aktywna tablica, prowadzonemu rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 października 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu i rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, właśnie aktywna tablica. Jest to rozporządzenie z 2020 roku, pozycja 1883. Ja Państwu powiem o ogólnych warunkach stosowania tego programu w roku obecnym. One się nieco zmieniły i to rozporządzenie w stosunku do tego pierwotnego tekstu właśnie z 2020 roku już ma pewną zmianę. Zmianę wprowadzoną 27 sierpnia 2021 roku, zmieniającą właśnie rozporządzenie w sprawie aktywnej tablicy. Jest to rozporządzenie zmieniające dziennik ustaw, pozycja 2021, numer roku 2021, pozycja 1602. Zmian w stosunku do tego pierwotnego programu nie ma wiele, ale są powiedzmy istotne, dlatego że między innymi rozszerzają zakres pomocy, jaki można otrzymać w ramach aktywnej tablicy i o tym właśnie dzisiaj chciałem Państwu parę słów powiedzieć. Natomiast przechodząc już do konkretów, można zauważyć, że w tym roku na realizację przeznaczono z budżetu państwa 70 milionów złotych. Oczywiście nie twierdzę, że będzie to ostateczna suma. Natomiast w momencie, kiedy mówię te słowa, taką właśnie kwotę, jakiej właśnie kwota jest uwidoczniona na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki jako ta, która będzie przeznaczona do realizacji programu Aktywna Tablica w roku 2022. Natomiast wsparcie z programu Aktywna Tablica może być zostać udzielone organom prowadzącym wymienione w paragrafie drugim cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów. Ja sobie pozwolę wskazać Państwu, co jest, jakie to są organy prowadzące, jakie jednostki, ponieważ to istotne znaczenie z punktu widzenia tego, kto może taką pomoc w aktywnej tablicy uzyskać. I przede wszystkim należy zauważyć, że wsparcie przysługuje organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w artykule 2 punkt 2 litera A ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. I są to szkoły podstawowe, w tym szkoły podstawowe specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi,
przysposabiającymi do pracy dwujęzycznymi, sportowymi, mistrzostwa sportowego sportowe i mistrzostwa sportowe, mistrzostwa sportowego. To chodzi z wsparciem dla organów publicznych prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. To są jakby mile każda możliwa forma szkół, w jakiej są prowadzone szkoły podstawowe, czy zarówno jako jednostki publiczne, jak i niepubliczne. Natomiast należy zauważyć, że w przypadku jednostek publicznych często traktuje się, że szkoły podstawowe, jak również inne jednostki oświatowe są prowadzone w formie publicznej wyłącznie przez organy niesamorządowe. Nie jest to prawda. Jednostki publiczne mogą być prowadzone zarówno przez organy samorządowe i organy niesamorządowe. W przypadku jednostek publicznych prowadzonych przez podmioty niesamorządowe niezbędne jest jednak uzyskanie zezwolenia do prowadzenia takiej publicznej szkoły przez podmiot niesamorządowy. Natomiast taką publiczną, niesamorządową szkołę może prowadzić dokładnie ten sam podmiot, jaki prowadzi niepubliczną szkołę. Może być to zatem osoba fizyczna, osoba prawna oraz osoba prawna, tak, przykładowo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje czy stowarzyszenia, czyli te wszystkie jednostki, które mogą prowadzić niepubliczne szkoły, mogą również prowadzić szkoły publiczne niesamorządowe. Oznacza to, że program praktycznie nie ogranicza możliwości dostępu do środków z aktywnej tablicy dla żadnego typu organu prowadzącego, czyli każdy organ prowadzący może uzyskać środki z tego programu, niezależnie od tego, czy je prowadzi szkołę publiczną, niepubliczną. Te środki mogą być dla niego przeznaczone. Dalej. Ze środków z aktywnej tablicy mogą również otrzymywać wsparcie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a więc te typy szkół artystycznych, które realizują kształcenie w zakresie szkoły podstawowej, mogą również wsparcie uzyskać. Dalej, szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, to są szkoły, o których mowa w artykule 2 ustęp 12 ustawy prawo oświatowe, szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach Wojskowej Rzeczpospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą. Ponadto mogą być to publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, ogólnolice, czyli licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły pierwszego stopnia, o których mowa w artykule 2, ustęp 2, litera B ustawy prawo oświatowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Warto natomiast nadmienić, że artykuł 2 punkt 2 litera B wymienia szkoły ponadpodstawowe, w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego, rocznicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa. Czyli program praktycznie wskazuje na każdy możliwy typ szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży, nawet które należą do liceów, czy stanowią licea ogólnokształcące, technika czy szkoła branżowa pierwszego stopnia. I te wszystkie jednostki, niezależnie od tego, kto jest organem prowadzącym i czy są to szkoły publiczne, czy niepubliczne, mogą wsparcie z aktywnej tablicy jak najbardziej uzyskać. Dalej mogą również uzyskać publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych, szkołach nielecznych, o których mowa w artykule 8 ust. 12, a tutaj na marginesie tylko należy dodać, że minister sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Tak więc mamy następny, może rzadziej spotykany typ organu prowadzącego, który jest wymieniony w programie. To tak na marginesie. Kolejnym jednostką, która może uzyskać wsparcie, są specjalne środki szkolno-wychowawcze, o których mowa w artykule 2 punkt 7 ustawy prawo oświatowe dla uczniów niewidomych, samowidzących, czyli tak zwane SOZ-y. Wsparcie może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem tak zwanego TIC, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu stosowania TIC na zajęciach, o których mowa w artykule 109 ustęp 1, 2 i 4 ustawy prawo oświatowe. Czyli teoretycznie aktywna tablica, program aktywna tablica wskazuje rodzaje zajęć, na których mogą być wykorzystywane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków z programu sprzęt, czy pomocy dydaktyczne zakupione ze środków z programu. Natomiast jest to zakreślenie rodzaju zajęć, ma charakter właściwie tylko i wyłącznie teoretyczny. Dlatego, że jak spojrzymy w artykuł 109, ust. 1, 2 i 4 prawa oświatowego,
To wymieniam praktycznie wszystkie rodzaje zajęć, jakie szkoły publiczne czy niepubliczne realizują w ramach prowadzonego przez siebie kształcenia. I tutaj zaliczamy obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, czyli praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych zajęcia edukacyjne artystyczne. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z tego aktywności i kreatywności. Natomiast to istotne, mamy w tym artykule 109, wymienione zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie, również inne niż wcześniej wymienione zajęcia edukacyjne. I to w szczególności należy zwrócić uwagę właśnie na ten ostatni punkt, ponieważ pomimo tego, że już praktycznie każda możliwa rodzaj zajęć, jakie są prowadzone przez szkołę, tudzież ich ogromna większość została wymieniona w artykule 109, to jeszcze dodatkowo są tu wymienione tak zwane zajęcia inne, co znaczy, że jest to jakby taki niezamknięty w żaden sposób katalog zajęć, dla których można wykorzystać pomoce dydaktyczne, materiały i urządzenia, które zostały zakupione ze środków programu. Czyli program właściwie w żaden sposób pod względem możliwości prowadzenia zajęć i wspomagania ich tymi urządzeniami czy pomocami zakupionymi ze środków programu nie został ograniczony. Natomiast warto to zwrócić uwagę na zmiany, jakie się pojawiły w stosunku do pierwotnej treści rozporządzenia, które zmiany, jak Państwu wspomniałem, otrzymało 27 sierpnia 2021 roku, czyli od września, w stosunku do poprzedniej edycji, o której Państwu mówiliśmy, pewne zmiany zaszły, a mianowicie na tym slajdzie mają Państwo wskazane, co dotychczas nie było możliwe do zakupienia w ramach podstawowej edycji programu. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący, to jest paragraf drugi rozporządzenia, paragraf 2 ustęp 3.2 dokładnie, organom prowadzącym szkoły podstawowe, które nie otrzymały dotychczas wsparcia finansowego w latach 2017-2019, w latach 2022, w tym wypadku 2024, może być udzielone wsparcie na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia dla odległych, w skład którego wchodzą laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju, służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze. W sumie w następnej części ten przepis, na tym slajdzie, pokrywa się z dotychczasową jakby treścią tego rozporządzenia. Dodatkowo można również zakupić tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym, bez projektora ultrakrótkoogniskowego, jak również można zakupić sam projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy, głośnik oraz inne urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku lub interaktywny monitor dotykowy o przekątnie co najmniej 55 cali. Z kolei organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe również przysługuje wsparcie finansowe w latach 2022, już w tej chwili 2024. Zgodnie z paragrafem 2 ust. 4.3 rozporządzenia można zakupić laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli to jest ten sam sprzęt. W skład tego zestawu wchodzi laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący do rysowania, w szczególności graficznych elementów na komputerze lub monitorze. Ponadto, zgodnie z kolejnym punktem, to już będzie punkt C, tym samym organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe wsparcie finansowe w latach 2021-2024, w tej chwili 2022, może być udzielone na zakup tablicy interaktywnej, wspomniane wcześniej,
projektora, głośników, również monitora dotykowego przekątnej co najmniej 55 cali oraz specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych wykorzystujących TIC, takich jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki. Kolejnym beneficjentem będą uczniowie z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie z SPE, organom prowadzącym szkoły podstawowe, które uczą się tacy uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wypadku uczniowie niewidomi. Wsparcie finansowe może być udzielone w latach 2022-2024 dodatkowo na zakup sprzętu pomocy dydaktycznych wymienionych w paragrafie 2 ust. 5.2, czyli znowu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela, zestawu do nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. I to jest dokładnie ten sam zestaw, o którym już wcześniej wspomniałem. I dodatkowo będą to pomoce dydaktyczne, które były wymienione w poprzedniej edycji, czyli przed zmianą rozporządzenia, czyli notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie, inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika brajlowskiego i linijki brajlowskiej, a także komputer stacjonarny lub laptop dla osób niewidomych, jeżeli jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznej, które Państwo tutaj na slajdzie mają uwidocznione. A więc pozostali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z paragrafem 2 ust. 3.6, mogą mieć właśnie pomoce dydaktyczne zakupione lub narzędzia do terapii wymienione w tym przepisie. Nowo będzie to laptop znowu wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym, zestaw to już wspominałem również, do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także pomocy dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesu uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią. Ponadto będą to pomoce do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabo słyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, dla uczniów posługujących się i wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, a także dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wcześniej wymienione i z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej, a także można mieć zakup specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa wcześniej, wykorzystywane właśnie w TIC, a także komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli on jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tych wszystkich wymienionych pomocy dydaktycznych. Więc zakres pomocy realizowanej przez zakupienia w ramach programu jest niezwykle szeroki, właśnie w okresie, czy ze specjalnymi potrzebami, czy też nie. Z kolei zaspecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wsparcie finansowe, jakie otrzymają, mogą przeznaczyć na zakup drukarek brajlowskich, drukarek druku wypukłego, drukarek druku 3D. Nastąpiło doprecyzowanie paragrafu 2 ust. 2 rozporządzenia. Jest to zmiana, która polega na tym, iż zgodnie z treścią tego przepisu organ prowadzący w trakcie trwania programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół z granicą i SOZW-ów objętych o udzielenie wsparcia finansowego. Natomiast organ prowadzący, który w danym roku otrzymał już wsparcie finansowe dla poszczególnych szkół, jednostek, które prowadzi, objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, nie może uzyskać wsparcia finansowego w odniesieniu do tych samych szkół podstawowych czy ponadpodstawowych czy SOZW-ów na zakup innego sprzętu, innych pomocy praktycznych lub narzędzi do terapii w kolejnych latach realizacji programu. Z kolei oczywiście rozporządzenie zawiera tutaj pewne przepisy szczególnie dotyczące tego wyłączenia, bo organy prowadzące szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu pomocy dydaktycznej i narzędzi terapii, które
sześć nie zostały wymienione. To są pomoce wymienione w ustępach 3.2, 5.2 i 6.2, czyli wszystkie wcześniej, które omawiałem, są praktycznie możliwe do zakupienia ze środków z programu pomoce dydaktyczne i narzędzia. Jeżeli i każda z tych kategorii sprzętu, jeżeli organ prowadzący szkołę podstawową nie otrzymał wsparcia finansowego w latach 2017-2019. Podobnie organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019, mogą otrzymać udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu pomocy dydaktycznej i narzędzi terapii, o których mowa w artykule 5 ust. 2 litera C i D. Są to w tym wypadku specjalne pomocy dla uczniów z SPS ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Co istotne, pewna zmiana zaszła w paragrafie 2 ust. 12 rozporządzenia. Ponieważ sprzęt pomocy dydaktycznej i narzędzia muszą spełniać warunki określone właśnie w tym przepisie. Wyjdziemy. To z informacją. Nowością tutaj jest wnioski. Nowością jest to, iż urządzenie muszą posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym, że warunek ten nie dotyczy sprzętu dydaktycznego lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne. Co do wyrobów medycznych, tutaj rozporządzenie wymaga, aby zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PNN ISO 13485. Natomiast rozporządzenie wymaga również, aby wszystkie urządzenia kupione z programu były fabrycznie nowe, wolne obciążeń prawami osób trzecich, posiadały niezbędne dołączone instrukcje i materiały dotyczące użytkowania i posiadały okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. Zadane zostało pytanie w czasie poprzedniej edycji programu, czy warunkiem uzyskania dofinansowania w szkołach ogólnodostępnych jest klasa integracyjna lub uczniowie z niepełnosprawnością. I pamiętać należy, że warunkiem uzyskania dofinansowania w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest właśnie kształcenie takich uczniów, natomiast rozporządzenie nie wymaga stworzenia klasy integracyjnej i również bez spełnienia tego warunku jak najbardziej środki dofinansowania, środki z programu mogą zostać przekazane. Było również pytanie, czy szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie może ubiegać się o dofinansowanie i tak jak opowiadam na tym slajdzie, dofinansowanie przysługuje szkołom publicznym niezależnie od tego, jest organem prowadzącym. Tak jak Państwu wspomniałem na wstępie, każda szkoła publiczna niezależnie od tego, czy to jest szkoła samorządowa, czy prowadzona przez podmiot niesamorządowy, ma prawo do dofinansowania. W tym wypadku rozporządzenie tego nie reguluje w żaden sposób, znaczy nie ogranicza. Również nowo powstała szkoła niepubliczna może korzystać z dofinansowania. W tym zakresie również nie ma wyłączeń żadnych, nie istnieje żaden w rozporządzenie limit czasu, przez jaki szkoła powinna działać, aby uzyskać dofinansowanie. Są nieco zmienione wymagania dotyczące przepustowości internetowej, która jest wymagana, aby uzyskać dostęp do środków z programu. Mianowicie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOZ wnioskujące o udział w programie zgodnie z punktem pierwszym przepisu, który Państwu teraz cytuję, muszą posiadać dostęp do internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 megabitów na sekundę. W poprzedniej edycji, w poprzedniej wersji rozporządzenia, jeśli dobrze pamiętam, było 30 megabitów na sekundę. Musi posiadać co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania, przykładowo laptop na nauczyciela, router i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli wejdziemy do, to jest paragraf 2 ust. 13 do rozporządzenia, należy zwrócić uwagę na to, iż warunek, o których mowa w ustępie 13 dotyczący m.in. tego internetu, nie dotyczy szkół podstawowych, ponadpodstawowych szkół za granicą, wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopu wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu audiowizualnego, które były kupione w roku 2020. To jest potwierdzenie jakby tego, że ten warunek pojawił się dopiero od tego roku, jakby zwiększonej przepustowości internetu. No ale jak Państwo widzą na tym slajdzie, szkoła ponadpodstawowa, wnioskujące podstawowe, ponadpodstawowe, SOZWYŚ i każda jednostka uprawniona do korzystania z programu, w zależności od liczby tablic interaktywnych
monitorów dodatkowych wnioskowanych do zakupu muszą posiadać co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania tychże urządzeń. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do internetu, dostosowanym do funkcjonowania pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii i co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz nie wolno od zajęć dydaktyczno wychowawczych. Wsparcie udziela się w formie dotacji dla organu prowadzącego pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej jednostki biorącej udział w programie wkładu finansowego, wkładu własnego, przepraszam, nie finansowego, bo o tym będziemy mówić za chwilkę, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem zgodnie z paragrafem 3 ust. 3 rozporządzenia. Natomiast zgodnie z informacją MEN, która zresztą jest też zawarta w samym rozporządzeniu MEN, przepraszam, Ministerstwa Edukacji i Nauki, wkład finansowy, który został, za wkład własny uważa się wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznej, narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowanych w roku złożenia wniosku o udział w programie, wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIC wykorzystywanych jako pomocy dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie. Było również pytanie, czy pieniądze na skład własny szkoła może przesunąć z innej puli, na przykład z puli realizowanej, przeznaczonej na realizację orzeczeń. I pamiętać należy, że o przeznaczeniu tych środków zawsze decyduje organ prowadzący. W przypadku szkół niesamorządowych organ prowadzący samodzielnie kształtuje kwestie finansów szkoły i gospodarkę finansową szkoły. Nie ma w nich planów finansowych. W związku z powyższym tak naprawdę możliwość dosunięcia przesunięcia środków z dowolnego celu właśnie na realizację programu, czyli na zapewnienie tego wkładu własnego, jest jak najbardziej dopuszczalna w dowolnym zakresie, jakim tylko organ prowadzący tutaj zadecyduje. Było również pytanie istotne, czy wkład finansowy może pochodzić z dotacji oświatowej szkoły, dla której organ prowadzący składa wniosek. W tym wypadku była mowa o placówce publicznej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego. Pytanie pochodziło z stowarzyszenia. Natomiast równie dobrze możemy tutaj mówić również o szkole niepublicznej, również utrzymującej dotacje i również należy to podkreślić, że nie ma zastrzeżenia, iż ten wkład własny z dotacji pochodzić nie może. Jako wkład rzeczowy zgodnie z paragrafem 3 ust. 4 punkt 2 rozporządzenia może być wskazany skład sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIC zakupione w roku złożenia wniosku o udział w programie, nie później do dnia złożenia wniosku o udział w programie. Dla wspomnienia. Natomiast maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkół podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły za granicą wynosi 14 tysięcy złotych. W tym wypadku wkład własny wynosi co najmniej 3 tysiące 500 złotych zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 rozporządzenia. Natomiast w przypadku szkół, o których mowa w paragrafie 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia, czyli dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ten wkład, ta maksymalna, poziom, maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi 35 tysięcy złotych, a bezwartość zadania wynosi 43 750 złotych, z czego wsparcie finansowe to 35 tysięcy złotych plus wkład własny daje właśnie taką sumę. I dopuszczalne jest wniesienie tylko wkładu rzeczowego, nie tylko łączenie wkładu rzeczowego finansowego. Z kolei maksymalna wysokość wkładu finansowego wsparcia finansowego dla SOZW-ów, specjalnych środków szkolno-wychowawczych, przeznaczenie na zakup sprzętu również wynosi 100 tysięcy złotych, jak w poprzednich latach. Wkład własny musi w tym wypadku, w przypadku specjalnych środków szkolno-wychowawczych, wynosić co najmniej 25 tysięcy złotych, zatem wartość zadania wynosi 125 tysięcy złotych. Zgodnie z paragrafem 414 rozporządzenia maksymalna wartość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów w latach 2021-2024, laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnionego przez nauczyciela, przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym,
za pośrednictwem transmisji audiowizualnej albo zestawu dla nauczycieli do plan zajęć i kształcenia techniki na odległość wynosi i kształcenia i technik kształcenia na odległość wynosi 14 tysięcy złotych. I te urządzenia, które mają służyć do właśnie prowadzenia zajęć zdalnych i technik realizacji technik kształcenia na odległość, mogą być zakupione w wysokości sum do 14 tysięcy złotych. Należy zwrócić również tutaj uwagę na wymagania, jakie stawia rozporządzenie. Jest to paragraf 5, zgodnie z którym w ramach udzielonego wsparcia organ prowadzący lub upoważniony przez niego dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego jest zobowiązany do zakupienia sprzętu pomocy dydaktycznej lub narzędzi terapii, jeżeli rzeczywiście uzyska pomoc, zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu pomocy dydaktycznej lub narzędzi do terapii z infrastrukturą szkolną, czy integrację z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania, czyli musi zadbać o to, aby ta integracja, uruchomienie i instalacja nastąpiło właśnie w ramach tej kwoty oraz zapewnienie techniczne szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji obsługi zakupionego urządzenia oprogramowania. Innymi słowy, chodzi o rozporządzenie, dba w tym wypadku o to, prawie taki postulat, aby urządzenia pomocy dydaktyczne, narzędzia do terapii i pozostałe środki, na które można przeznaczyć pieniądze z programu, były po prostu wykorzystywane i dlatego są to dodatkowe zastrzeżenia z paragrafu 5 rozporządzenia. Natomiast organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i wszystkie inne jednostki, które uzyskują wsparcie z programu, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIC w procesie nauczania i działania te wymienione w paragrafie 6 rozporządzenia. Między innymi działania polegające na uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, ponadpodstawowej czy innych jednostek uprawnionych do korzystania z programu na konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIC w nauczaniu, uczestniczeniu nauczycieli w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIC w nauczaniu, wyznaczenie szkolnego NE koordynatora lub koordynatora działań w zakresie stosowania TIC w szkole, a także wykorzystywanie TIC na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącym udział w programie w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji programu, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych. Co istotne, przepisem wymaga również przedstawienia organowi prowadzącemu szkołę lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. Wnioskować o udział w programie, należy złożyć wnioski, aby uczestniczyć w programie, należy złożyć wnioski do organu prowadzącego w terminie do 15 maja i w obecnej edycji programu 15 maja 2022 roku. Elementy wniosku określa paragraf 8 ust. 2 rozporządzenia. Wzory wniosku są już oczywiście dostępne do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Między innymi wniosek zawiera nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły, informacje o spełnieniu wymagań wskazanych w rozporządzeniu, liczbę sal lekcyjnych w danym roku szkolnym itd. Jak powiem, wszystkie te wnioski i wzory wniosków są dostępne na stronach aktywnej tablicy. Zadaniem organu prowadzącego, do którego składa dyrektor wniosek, jest weryfikacja tego wniosku pod względem prawidłowości i kompletności danych, czyli organ prowadzący po prostu sprawdza, czy dyrektor nigdzie nie popełnił błędu, a następnie po tej weryfikacji zwraca się organ prowadzący do właściwego wojewody już z własnym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego i musi to nastąpić do 30 maja 2022 roku, tak więc 2 tygodnie ma dyrektor na to, aby ewentualnie dokonać jakiś organ prowadzący i dyrektor na to, aby dokonać ewentualnych poprawek przed złożeniem wniosku do właściwego wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia. Natomiast było również pytanie przy poprzedniej edycji, kiedy mówiliśmy o tym poprzednio, jakim kluczem będzie rozstrzygał, które szkoły dostaną finansowanie i jakie są to kryteria. Są to kryteria wyłącznie formalne, czyli to, czy szkoła spełnia te rozporządzenie, natomiast nie ma żadnych innych kryteriów wskazanych w rozporządzeniu. Zgodnie z paragrafem 11 tego aktu kwalifikacji nie podlegają jedynie złożone niepełne lub złożone po terminie, czyli komisja powołana przez wojewodę będzie badać, czy wniosek jest pełny, złożony zgodnie z wymogami rozporządzenia i czy w terminie. Natomiast to istotne, jeżeli wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich szkół
i SOZW oczywiście jest wyższa niż suma zaplanowana na rok budżetowy. Minister Oświaty i Wychowania dzieli kwotę proporcjonalnie do liczby szkół i SOZW w województwie, wyliczając kwotę na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją programu przez wojewodów, czyli każdy powinien jakąś sumę uzyskać. Natomiast co istotne, jeżeli wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich szkół, wnioskowana na podstawie wniosków organów prowadzących oczywiście i będzie niższa niż suma środków zaplanowanych na dany rok budżetowy, minister przyzna kwotę wsparcia finansowego w wysokości wynikającej ze złożonych wniosków. Czyli w tym wypadku, tam, o ile w przypadku wniosków jest za dużo, po prostu kwota ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, tak tych wniosków jest za mało, niestety kwota nie ulegnie zwiększeniu, tylko będzie zawsze suma wnioskowana maksymalne kwoty uzyskanych środków nie ulegną w tym wypadku zwiększeniu. I to wszystko, co miałem Państwu do powiedzenia na temat nowej edycji programu. Myślę, że został on bardzo fajnie pomyślany w tym roku, dlatego że ewidentnie rozszerzono zakres przedmiotowy pomocy o dodatkowe materiały, które nie były wymienione w poprzedniej edycji, nie znowelizowanej, czyli sprzed 1 września 2021 roku. Myślę, że warto z tej nowej edycji skorzystać. Dziękuję bardzo.